Witam Państwa, Iweta Walecka. Moim gościem w cotygodniowym cyklu Rozmowa Tygodnia jest pan Wacław Ligenza, burmistrz miasta i gminy Bobowa. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Tematem naszej rozmowy będzie podsumowanie roku 2012, podsumowanie w zakresie inwestycji, w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie kultury. Panie burmistrzu, właśnie jeśli chodzi o inwestycje. Inwestycje rozpoczęły się w pierwszej połowie roku 2012 i jeśli chodzi o skoncentrowanie prac, co Państwo zrobiliście w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej? Bo samo miasto Bobowa było skanalizowane, chodzi o te przesiłki. Tak, dla samorządu gminy Bobowa gospodarka wodno-ściekowa to jedno z ważniejszych zadań. Stąd od kilku lat poczynione zostały starania, aby wykonać projekty, dokumentację przygotować odpowiednią w taki sposób, aby wypełnić dyrektywę unijną związaną z wypełnieniem aglomeracji. I w roku 2012 to był kolejny ważny etap w wykonaniu inwestycji w dość znaczącym zakresie, bo aż 32 km zostało wybudowane sieci kanalizacyjnej, w tym kilka kilometrów sieci wodociągowej z przepompowniami. Tym samym nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków została i zostanie dodatkowo zasilana kolejnymi ściekami, które do niej spłyną. To niezwykle ważne zadanie. Przed nami jeszcze oczywiście wiele kilometrów tej sieci kanalizacyjnej do wykonania, ale ponad 30 kilometrów to jest znacząca ilość. Kwestia bezpieczeństwa. Prowadziliście Państwo inwestycje drogowe, nawierzchnie, chodniki. Jak mocno były zaawansowane prace i co w tym zakresie zostało wykonane? Jak co roku, gmina Bobowa stara się skorzystać z środków zewnętrznych również na realizację zadań drogowo właśnie chodnikowych i w roku 2012 zostało zmodernizowanych i wykonanych kilka kilometrów nawierzchni asfaltowych, co znacznie na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Ale to by nie wystarczyło. Również konieczne i niezbędne było też wybudowanie kolejnych kilku kilometrów chodników i oświetlenia. I tak też przy drodze wojewódzkiej numer 977 w Siedliskach został wybudowany odcinek ponad 400 metrów właśnie chodnika. Przy drodze powiatowej ponad 600 metrowy odcinek chodnika i około 2,5 kilometrowy odcinek oświetlenia ulicznego. Też w Bobowej przy ulicy Grunwaldzkiej został wykonany znaczny odcinek oświetlenia, co znacząco właśnie poprawi z pewnością bezpieczeństwo. Ale to nie wszystko. Też w ramach tutaj funduszy unijnych został również wykonany remont odcinka ulicy Gryfitów Bobowej z budową właśnie oświetlenia i z przebudową chodników. Także w tym zakresie naprawdę udało się wiele zrobić. Ale niezwykle ważną sprawą to było wybudowanie parkingów w Bobowej. Tak jak każde miasto, jak każda miejscowość, cierpi też nasza gmina na niedobór miejsc parkingowych. Z roku na rok coraz więcej samochodów. Oczywiście, samochodów przybywa i dlatego też parking z pełną dokumentacją, z oświetleniem, z podjazdem pod halę sportową, pod zespół szkół numer 1, przy ulicy Stawowej na około 70 samochodów na pewno znacząco poprawi te sprawy. Bezpieczeństwo, kwestia bezpieczeństwa to nie tylko drogi, to nie tylko chodniki. Owszem, jest to bardzo istotne, ale w pamięci mamy wszyscy, a szczególnie dotkliwie bobowianie, ci, którzy utracili domy podczas tej ostatniej powodzi, która nawiedziła powiat gorlicki i co w tym zakresie Państwo robicie, bo dość mocno oprócz wszystkich mieszkańców zaangażowali się funkcjonariusze ochotniczych straży pożarnych. Niezwykle ważna sprawa to jest również to bezpieczeństwo, które samorząd powinien zabezpieczyć swoim mieszkańcom poprzez zakup chociażby sprzętu ratowniczego, przeciwpożarowego i tak już od kilku lat co roku nasza gmina zakupuje do każdej jednostki samochód, który jest znacznie młodszy od tych, których do tej pory działały z lat 90. To jest też jakaś forma rekompensaty i nagrody dla druhów strażaków, którzy naprawdę nie pobierają za swoją działalność żadnych środków,
a chociaż mogą się cieszyć tym nowszym sprzętem. To już 7 samochód, który został zakupiony. W tym roku będzie zakupiony dla kolejnej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej. Stąd myślę, że tutaj jeszcze inny sprzęt, różnego rodzaju pompy, urządzenia, ale też duży nacisk kładziemy na szkolenie, na bezpieczeństwo w Druchowie. Z wielką ochotą i zaangażowaniem również tutaj angażują się w te sprawy i pomagają w sposób bezinteresowny naszym mieszkańcom, za co im serdecznie dziękuję. Bobowa to nie tylko dorośli, to również dzieci, to również młodzież. Wiem, że żadne dziecko w Bobowej nie głoduje, jeśli chodzi o posiłki w szkołach. Jak tak. To się udało rozwiązać? W naszej gminie od kilku lat stołówki funkcjonowały w zasadzie tylko w 2 szkołach i w tych szkołach dzieci spożywały gorący posiłek. To było w Bobowej oraz w Siedliskach. Naszym zamierzeniem i w ogóle wręcz takim dążeniem, marzeniem było to, żeby wszystkie dzieci mogły być potraktowane jednakowo i żeby mogły spożywać gorące posiłki. Stąd wniosek do wojewody małopolskiego o dotację na modernizację w budynkach szkolnych, przygotowanie pomieszczeń, które będą spełniały wszystkie wymogi sanitarne i higieniczne. Stąd modernizacja głównej stołówki w Bobowej i wszyscy pracownicy z poszczególnych właśnie tych stołówek zostali zatrudnieni. Nikt nie stracił pracy właśnie w tej centralnej stołówce w Bobowej. Otrzymaliśmy nieodpłatnie również samochód z Warszawy. Także został zatrudniony kierowca i gorące, smaczne posiłki są dowożone do wszystkich szkół. Dzieci wyrażają ogromne zadowolenie, rodzice również są bardzo zadowoleni, a my mamy poczucie spełnionego obowiązku, że dzieci u nas rzeczywiście nie głodują. Podam tylko statystycznie, że do roku ubiegłego z tych gorących posiłków korzystało około 300 osób, teraz około 1000. Znacząca różnica i myślę, że to jest ważna sprawa również dla naszych dzieci i dla mieszkańców. Temat inwestycji, temat tego, co się działo w zeszłym roku w Bobowej, można uznać za zamknięty, ale mówiąc o Bobowej, nie można pominąć tematu kultury. No przede wszystkim festiwal Koronki Klockowej, z którego Bobową rozsławił na cały świat. Już nie mówimy w tej chwili o granicach Polski, wybiegacie Państwo dużo dalej. Ale od niedawna pojawił się również taki cykl historyczny z Bobowej pod Grunwald. Zawiązała się brać rycerska. Co jeszcze planujecie Państwo w ramach poszerzenia tej oferty kulturalnej? To jest bardzo ważna kwestia, bo mieszkańcy potrzebują też troszeczkę odpoczynku i tutaj ta działalność kulturalna powinna absolutnie być w jakiś sposób bardziej dynamiczna i stąd oprócz tych tradycyjnych już pozycji, które co roku są organizowane, tak jak pani redaktor wspomniała, między innymi właśnie Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, mam nadzieję, że będzie to już kolejna edycja i udana, jak również będzie zorganizowana impreza z Bobowej pod Grunwald z udziałem właśnie braci rycerskiej, no to myślę, że pojawi się coś niezwykłego i bardzo ciekawa oferta dla mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko, bo to z pewnością ta impreza może mieć wymiar i będzie mieć na pewno wymiar międzynarodowy. Mianowicie planowana jest inscenizacja Wesela Żydowskiego. To wydarzenie, które miało miejsce w 1931 roku, będzie otworzone 9 czerwca bieżącego roku w Bobowej z udziałem społeczności hasyckiej z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Izraela i z innych państw, z Anglii. Myślę, że będzie warto przyjechać w tym dniu do Bobowej, warto będzie w tym wydarzeniu uczestniczyć, a my sobie przypomnimy, jak Cadek z Bobowej wydawał swoją córkę Nehemę. Stąd myślę, że cieszę się bardzo, pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury, między innymi na ten cel i wyrażam głębokie przekonanie, że w tym dniu wszyscy będziemy się bawić. Ekonomiści, panie burmistrzu, trąbią na alarm, że rok 2013 będzie najgorszym rokiem, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o finanse, w tym również finanse samorządów. Czy gmina Bobowa, czy pan jako gospodarz tej gminy, nie obawiacie się państwo kryzysu? Zawsze pewne obawy występują, bo skutki przekładają się też na samorządy.
każdego kryzysu. Niemniej jednak racjonalne wydawanie środków publicznych skutkuje w przypadku przynajmniej naszej gminy tym, że zachowany będzie niewątpliwie ten ciąg inwestycyjny, czyli to, co zostało rozpoczęte, będzie w jakimś stopniu kontynuowane i nie zamierzamy tutaj jak gdyby ograniczać szczególnie wydatków, chociaż oczywiście one będą troszeczkę w mniejszym stopniu. Niemniej jednak w dalszym ciągu planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Mieszkańcy w naszej gminie potrzebują, aby wodę im dostarczyć. To jest ważne zadanie i z tego się oczywiście nie będziemy wycofywać. Bezpieczeństwo to niezwykle ważna sprawa, czyli kontynuacja budowy chodników na terenie całej gminy. Jeżeli chodzi o sprawy modernizacji dróg, również na ten cel środki są zabezpieczone z udziałem środków zewnętrznych. Chciałbym przypomnieć, że w naszej gminie oprócz środków unijnych to pozyskaliśmy mnóstwo środków z innych źródeł, chociażby z krajowych, i to przyczyniło się do tego, że mogliśmy tyle inwestycji wykonać. Także inwestycje będą w dalszym ciągu kontynuowane, ale chciałbym również zwrócić uwagę na to, że przygotowujemy się przecież do kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, stąd też już podjęte są pewne działania i zlecone pewne opracowania dokumentacji technicznej na zadania, które zamierzamy wykonać, i myślę, że to pozwoli na to, żeby skutecznie aplikować o środki unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Panie burmistrzu, jest pan samorządowcem z wieloletnim stażem. Co pańskim zdaniem jest taką największą bolączką samorządów na dzień dzisiejszy? Myślę, że największą taką bolączką to mimo wszystko jest to, że jeżeli zostają kolejne zadania scedowane na samorządy, a za tym nie idą pieniądze, no to musi to skutkować oczywiście tym, że może braknąć tych środków na inne ważne cele, chociażby cele społeczne. Stąd wszyscy byśmy sobie chyba życzyli, żeby kiedy takie pojawiają się przypadki, że zadania kolejne są przekazywane do samorządów, to za tym powinny iść środki. Chociażby na takie obszary jak właśnie opieka społeczna, chociażby na takie zadania jak edukacja, bardzo ważna kwestia. I tutaj wszyscy byśmy marzyli sobie o tym, żeby istniejąca sieć szkół na terenie chociażby naszej gminy w takim kształcie została. Jestem przekonany, że zostanie. Myśmy nie zlikwidowali żadnej szkoły. Jedna szkoła została tylko przekształcona na najmniejsze, gdzie uczy się 30 dzieci, ale wszyscy nauczyciele pracę w dalszym ciągu, ofertę pracy otrzymali, pracownicy również, nikt pracy nie stracił. Tak samo przy modernizacji stołówek wszyscy pracują. To jest ważny element w tych trudnych czasach, żeby to poczucie bezpieczeństwa również dla mieszkańców było zapewnione. Panie burmistrzu, takie namacalne inwestycje, że tak powiem, w tym roku, jakie państwo planujecie? No, między innymi bardzo ważna kwestia to jest chociażby rozpoczęcie budowy Domu Kultury w Jankowej. Ważne przedsięwzięcie społeczne w Jankowej oczekuje, tym bardziej, że tam te nakłady nie były tak wysokie jak w innych miejscowościach. Stąd docenienie właśnie mieszkańców Jankowej i zamierzamy właśnie rozpocząć budowę wielofunkcyjnego Domu Kultury wraz z remizą dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zamierzamy też zakupić właśnie ten nowszy samochód i myślę, że to w pewnym stopniu zaspokoi oczekiwania mieszkańców. Ale też tutaj społeczność Stróżnej oczekuje na rozpoczęcie i oczywiście zakończenie budowy parkingu przy cmentarzu Stróżnej, bo do tej pory no niestety nie było tam miejsca, żeby można było bezpiecznie ten samochód zaparkować. Została zakupiona działka, została wykonana dokumentacja i również te inwestycje będą realizowane ze środków unijnych. Tak jak powiedziałem wcześniej, chodniki, myślę, że uda się też zrealizować pewne odcinki chodników przy drodze wojewódzkiej. Także ten zakres inwestycji na pewno będzie dosyć szeroki. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę, państwu za uwagę i ponawiam zaproszenie pana burmistrza. 9 czerwca spotykamy się w Bobowej. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia.